No właśnie, Duch wieje, kędy chce i jak chce, przez co jest w jakimś sensie nieuchwytny i jak dowiedziałem się, że będę mówił w ten wieczór o Duchu Świętym, to tak sobie pomyślałem, co ja powiem, co można powiedzieć o Duchu Świętym, o którym nawet wielcy teologowie starożytności, średniowiecza i naszych czasów mówili, że jest tajemniczy, że jest trudny do uchwycenia, że jest jakimś tajemniczym nieznajomym. I rzeczywiście Duch Święty jest wielką tajemnicą, tak jak Bóg jest wielką tajemnicą, czyli można powiedzieć, że to, co dzisiaj spróbujemy zrobić, to może zaczerpnąć łyżeczkę z tego wielkiego oceanu tajemnicy, żeby coś powiedzieć, a jednocześnie tylko narobić sobie apetytu na więcej Ducha Świętego, na więcej Jego działania w naszym życiu. I pierwsza rzecz to, że Duch Święty jest nieskończenie płodny. Właśnie tak powiedziałem, pierwsza rzecz, to może, można powiedzieć, będą takie może trzy łyżeczki, które sobie zaczerpniemy z tego oceanu. No właśnie, i nie wyczerpiemy absolutnie tematu, ale to o to chodzi, żeby trochę wyczerpać temat, ale nie wyczerpać słuchacza przede wszystkim. Więc nieskończona płodność Ducha Świętego, że Duch Święty, który jest stworzycielem, który jest dawcą życia, Ruach Jahwe właśnie, który daje tchnienie życia, daje życie Kościołowi, daje życie każdemu z nas, też to życie, które nazywamy życiem duchowym. Przede wszystkim objawia się to, zobaczcie, mamy 7 darów Ducha Świętego, 9 owoców Ducha Świętego, mamy cnoty, które daje Duch Święty i można dodać do tego jeszcze, że nieskończenie wiele przeróżnych charyzmatów, czyli darów Jego łaski, mniejszych i większych, mniej lub bardziej spektakularnych, czasami wręcz prawie że niewidocznych. Ale to wszystko, co nas uzdalnia do większej miłości, to jest działanie Ducha Świętego. I czytamy u świętego Pawła w pierwszym liście do Koryntian, że różne są dary łaski, lecz ten sam Duch, tą pieśnią zaczęliśmy dzisiejszą Eucharystię. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości, słowa, drugiemu umiejętności poznania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak On chce. Czasami byśmy chcieli, żeby było tak, jak my chcemy, ale to Duch daje tak, jak On chce. I to, co jest w ogóle pierwsze, co może otwiera na Niego, to właśnie Duchu Święty, żeby było tak, jak Ty chcesz, a nie tak, jak my chcemy. I taka historia. Niedawno obchodziliśmy, 1-2 dni temu, świętego Filipa Nereusza, wspomnienie, i sobie poczytałem trochę o nim w tym czasie. Szukałem co prawda innych informacji, bo słyszałem, że to jest taki patron od dobrego humoru, od radości, że mają takie pogodne usposobienie, no, ale okazało się, że on wiele takich miał dobrych darów, charyzmatów właśnie, wiele jakichś takich działań na różnych polach prowadził. Ale to, co się wydarzyło w jego życiu, takiego można powiedzieć niezwykłego, to kiedy modlił się o nawrócenie, otrzymał właśnie coś, czego się nie spodziewał, więcej niż prosił. Został naznaczony czymś, co jest nazywane stygmatem Ducha Świętego, jako jedyny wśród świętych. Stygmat nie był widoczny, ale po śmierci lekarze odkryli ze zdumieniem, że Filip ma złamane 2 żebra i powiększone serce. Coś niezwykłego. Myślę, że w tym fizycznym jakimś cudzie, czymś niezwykłym, że on żył z tym w ogóle i normalnie mógł żyć, to mu jakoś nie przeszkadzało. W tym wychodzi taka prawda właśnie na jaw, że Duch Święty chce nam powiększać serce, że kiedy On daje serce nowe, to serce jest większe, że to serce rośnie w czym? No serce jako oczywiście nie to fizyczne, już teraz mówimy na poziomie duchowym, serce, które jest zdolne do coraz większej miłości, do coraz większego kochania, serce, które żyje coraz bardziej 7 darami, 9 owocami, cnotami i charyzmatami, które Duch Święty chce dawać. Dla dobra wspólnego, dla dobra Kościoła, dla budowania jedności.
I to wszystko, co czyni Duch Święty w nas, my to nazywamy uświęceniem. Dzisiaj się to też pojawiło, że jest dopełnia wszelkiego uświęcenia wśród nas. Nasi bracia ze wschodu, z kościołów wschodnich mówią o przebóstwieniu, czy wręcz uczynieniu Bogiem każdego z nas. Święty Grzegorz z Nazianzu, to jest IV wiek, pisze tak, dowodząc, bo wtedy jeszcze był problem z tym, że byli tacy chrześcijanie, którzy mówili, że Duch Święty nie jest Bogiem. I on dowodząc, że Duch Święty jest Bogiem, pisze tak, jeżeli bowiem nie należy Duchowi Świętemu oddawać czci, to jakim cudem On mnie czyni Bogiem przez chrzest? Jeżeli zaś należy Mu oddawać cześć, to czemu nie miałbym Go wielbić i sławić? To czemu nie ma być Bogiem? No właśnie, czasami się nie zastanawiamy w ogóle nad tym, co się wydarzyło we Chrzcie Świętym, co nam Duch Święty uczynił, że zaczął w nas ten przepiękny proces uczynienia Bogiem, czyli uczynienia zupełnie na Jego obraz, na Jego wzór, stania się Bogiem w jakim sensie? Właśnie w sensie miłości. I Bóg, bardzo lubię to powtarzać, ale to nie jest mój pomysł, usłyszałem to niedawno, Bóg jest miłośnikiem procesu. My czasem byśmy chcieli, żeby się działy takie spektakularne, skokowe zmiany w naszym życiu i pewnie wielu z nas ma takie doświadczenie, które nazywamy nawróceniem. Ja nie lubię tego nazywać nawróceniem, bo to by sugerowało, że już jestem nawrócony i nie potrzebuję ani spowiedzi, ani Boga, ani w ogóle niczego. Jestem samowystarczalny, doskonały. Nawrócenie zaczyna się każdego dnia od nowa i dobrze mieć tego świadomość, ale takie spektakularne wydarzenie, przebudzenie w nas, tej relacji z Bogiem na nowo, to jest czasami takie doświadczenie, jak chociażby świętego Pawła. Ale poza tym jest proces, czasami bardzo powolny, sobie to nazwałem proces od chrztu do nieskończoności. Bo nam się też wydaje, że jak już umrzemy i dzięki Bożemu zbawieniu dostaniemy się do nieba, to już jest amen, koniec, już osiągnęliśmy doskonałość i nic się więcej nie wydarzy. Nie, to tak nie jest. Z kolei inny znajomy Grzegorza z Nazianzu, też ojciec z Kapadocji, Grzegorz z Nysy, pisze, że my się będziemy rozwijać w nieskończoność, bo nosimy w sobie obraz Boga, że ten nasz, można powiedzieć, to serce nasze będzie się w nieskończoność rozrastać już bez żadnych hamulców w postaci grzechów w tamtym świecie. Ale tutaj też może się bardzo mocno rozwinąć lub nie. Też zależy to od nas, ale nie tylko, przede wszystkim od Niego. I Duch Święty też nadaje kształt w jakimś sensie naszemu sercu. Nie chodzi tylko o wielkość, ale nadaje kształt w ogóle miłości. Mówimy, że Duch Święty jest tym, który wypisuje prawo Boże w naszym sercu. Że to ten, który ma nam, można powiedzieć, nadać taki kształt serca, który jest zdolny do tej miłości. Które nie żyje przykazaniami jak czymś zewnętrznym, ale czymś, co wypływa ze mnie, co ja kocham. Jak mówi psalmista, jakże miłuję prawo Twoje, Panie. Cały dzień nad nim rozmyślam, bo jest tak doskonałe, że pokrzepia moją duszę, umacnia moją duszę. Duch Święty nadaje właśnie kształt naszemu sercu, każdemu z nas, bardzo też odmienny, bo tak jak jesteśmy tutaj tym kościołem, to też stanowimy wspaniałą mozaikę. Każdy ze swoją historią piękną i trudną, ze swoimi unikalnymi charyzmatami, ze swoimi unikalnymi zdolnościami, które Duch Święty chce udoskonalać i właśnie powiększać w nas. I człowiek, który ma właśnie takie wielkie serce, to jest człowiek, który zaczyna kochać tak jak Bóg, bez względu na osoby, bez względu na okoliczności, miłością, która nie cofa się przed niczym i miłością, która swój szczyt osiągnęła właśnie gdzie? Tam, gdzie Chrystus został uwielbiony, o czym mówi dzisiejsza Ewangelia, czyli na krzyżu. Tam ta miłość, można powiedzieć, eksplodowała. Razem z Jego przebitym sercem, które, można powiedzieć, wylało zbawienie na cały świat, przebaczenie grzechów. I miłość ma to do siebie, że jest płodna. Ja na początku powiedziałem, nieskończona płodność Ducha Świętego, że to jest taki, można powiedzieć, proces, który jest nieobliczalny trochę dla nas, który jest poza naszym jakimś pojmowaniem. Ale ta płodność polega właśnie na czym? Na tym, że są owoce miłości. Owoce miłości nie tylko te dosłowne, gdzie mówimy, że owocem miłości małżonków jest dziecko, ale różne dobre czyny, które przynosimy na ten świat, różne dobro, któremu pozwalamy się wydarzyć przez nasze ręce,
przez nasze gesty i słowa. To jest też płodność miłości, którą nieskończenie bardzo chce nam Duch Święty dawać. I kiedy mamy w sobie taką gotowość i otwartość, że Ty, Duchu Święty, dawaj każdemu tak, jak chcesz i jak chcesz, także mi. Wiej, dokąd chcesz i kiedy chcesz, posługując się mną. Możemy czasem nawet nieświadomie zanieść komuś Ducha Świętego. Możemy być takim właśnie pneumatoforos, ktoś, kto niesie Ducha Świętego w sobie, bo przecież mamy go od momentu Chrztu Świętego w sobie. Pytanie, czy nie jest skrępowany, czy nie jest właśnie tak, jak usłyszałem chwilę po mszy świętej przed chwilą, że można być jak taka zakorkowana butelka. Nic z niej nie może się wydostać, nic do niej się nie może dostać. No i Duch Święty, no właśnie, ma trochę trudność, bo szanuje naszą wolność. A chodzi o to, żeby tę butelkę otworzyć, się napełnić i można powiedzieć, iść dalej z tą miłością. I takim doskonałym przykładem człowieka niosącego ducha, no to jest oczywiście ta, która też była pełna całkowicie ducha, Maryja. Jest taka ikona, też przecież pneumatofora, ale kiedy ona niosła tego ducha pierwszy raz? Kiedy wybrała się do swojej krewnej Elżbiety. Jest jedna w ogóle z piękniejszych scen Ewangelii. Dwie młode mamy jeszcze w ciąży spotykają się i czytamy, że kiedy zabrzmiało pozdrowienie Maryi, to święty Jan Chrzciciel został napełniony Duchem Świętym i aż podskoczył. Takie dynamiczne było to spotkanie. Właśnie z Duchem, którego niosła w sobie Maryja, niosła w sobie też Jezusa. I my też to mamy w sobie. My to hamujemy przez grzech, ale mamy tego samego Ducha, którego ma Maryja. Mamy tego Ducha, o którym dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii, że strumienie wody żywej popłyną z Jego wnętrza. I tu jest taka być może świadoma dwuznaczność, niedopowiedzenie, które Jan zastosował, że oczywiście popłyną z wnętrza Jezusa. On jest tym, który przyniósł nam Ducha Świętego na ten świat. No ale zastanówcie się przez chwilę, każdy z nas przyjął w Eucharystii żywego Jezusa do siebie. Można powiedzieć, przyjął do siebie tą rzekę wody żywej, która może płynąć z każdego z nas. To dlatego mówimy, że Eucharystia ma taką niesamowitą też moc przemieniania nas. To nie jest tak, że przyjmujemy tylko Jezusa, ale też przyjmujemy Ducha Świętego i Ojca. Ojciec mój umiłuje Go i do Niego przyjdziemy, do każdego z nas. I te wody żywej, rzeki wody żywej. Wyobrażam takie rzeki rwące jednocześnie, ale też bardzo szerokie, że to jest coś, co większe niż ten kościół, większe niż Wisła, niż Nil, niż Amazonka wpadająca do morza. Jednocześnie bardzo dynamiczne. I jeżeli to z nas wypływa, jeżeli pozwalamy Duchowi Świętemu działać, to nawet nasze spojrzenie może sprawić, że ktoś podskoczy w cudzysłowiu i jego życie się zmieni. A na co dzień, no to są takie, po co poszła Maryja do Elżbiety? No pomagać jej po prostu, bo jej było już ciężko w tym szóstym miesiącu w ciąży. I prosta rzecz, to jest też działanie Ducha Świętego, owoc, pomoc drugiemu człowiekowi. Druga łyżeczka, Duch Święty, jako architekt Kościoła. To jest pomysł tego samego Grzegorza z Nazianzu, którego przed chwilą cytowałem. Kiedy on pisze o specyficznej roli Ducha Świętego w Kościele, to mówi, że generalnie Kościół to jest miejsce zamieszkania Chrystusa. To jest tabernakulum, w którym mieszka Chrystus i to tabernakulum ma swój, można powiedzieć, projekt, coś, co ma swój kształt, co ma wyglądać tak, jak to wymyślił właśnie Duch Święty i on to spaja, scala, sprawia, że to wygląda tak, a nie inaczej. Że Duch Święty jest tym, który, można powiedzieć, ma ten projekt w stopniu doskonałym. I tylko kiedy my łączymy się z tym, jak Duch Święty wymyślił Kościół, czyli tym, co też uczy nas i Pismo Święte, i tradycja Kościoła, to wtedy stajemy się też tym mieszkaniem dla Chrystusa. Grzegorz też to mówi dlatego, że w tle było mnóstwo różnych herezji, chociażby ci, którzy twierdzili, że Duch Święty nie jest Bogiem. I on o nich też mówił między innymi, że oni nie są zgodni z tym projektem Ducha Świętego, z tym angielskie słowo blueprint, czyli mamy rysunek, wszystko jest narysowane, jak ma wyglądać to tabernakulum, które tworzymy wszyscy razem. Ale wydaje mi się, że każdy z nas ma gdzieś w sobie tą taką słabość, którą powinniśmy oddawać nieustannie Duchowi Świętemu, że my trochę chcemy wymyślać Kościół, my chcemy mówić, jak on ma wyglądać,
A pierwsze pytanie i pierwszym, można powiedzieć, pierwszą osobą, która zna się na tym najlepiej i wie, jak ma wyglądać, to jest Duch Święty. I to wszelka odnowa Kościoła, nas, wspólnoty wierzących, bierze się od Ducha Świętego, który wie, jak to ma wyglądać. I przede wszystkim to nie jest jakaś nieuchwytny rysunek, ale przede wszystkim to jest życie Ewangelią. To jest życie też według Ducha, czyli życie miłością, życie przykazaniami, bardzo konkretnie. Nie wybranymi, 10 minus 1, ale wszystkimi. Jednocześnie będąc świadomym swojej słabości i tego nieustannej potrzeby umocnienia ze strony Ducha Świętego, żeby nas uzdrawiał, uzdalniał też do tej miłości, żebyśmy nie hamowali tego procesu przez swoją małoduszność, przez jakiś lęk przed Bogiem, przed zamknięciem, właśnie zakorkowanie tej butelki. Tą butelkę nam czasami korkuje właśnie trudne doświadczenie życia, bo trudno nam przyjąć, że Bóg jest absolutnie bezwarunkową miłością, bo od ludzi tej miłości takiej nie doznaliśmy i myślimy, że Pan Bóg nie potrafi być większy niż jakikolwiek człowiek. I to też trzeba oddawać Duchowi Świętemu, te rany, które mnie blokują na Jego działanie. I dobrze widzimy, że też w naszym Kościele są różne jakości, te, można powiedzieć, cegły, czy jeżeli posłużymy się tym symbolem namiotu, no to wiązania, materiał jest gdzieś tam może trochę porwany, te stelaże też są powykrzywiane. No bywa tak. I tego nie chce Duch Święty, i On też nas prowadzi. I tak jak pisze Paweł, że ta świątynia jest też w czasie budowy, że my jesteśmy wszyscy w tym procesie dążenia do doskonałości. I Duch Święty też sprawia, że my w tym Kościele jesteśmy jedno. My o to prosimy w każdej mszy świętej, żebyśmy byli jedno. Ci, którzy spożywają ciało i krew Chrystusa, żebyśmy byli jedno. Jedno przede wszystkim z Nim. A jak z Nim będziemy jedno, to będziemy się uczyć też jedności z drugim człowiekiem. Trzecia mała dawka, czy łyżeczka. Dokładnie 10 lat temu, tej nocy, miałem taki sen. Byłem wtedy w nowicjacie i wydarzył się taki sen, że byłem w dobrze znanym mi lesie. Ja pochodzę spod Poznania, ja w ogóle lubię spacery po lesie, chociaż mam mniej czasu, niż bym chciał na te spacery. I pojechałem w tym śnie do takiego dobrze mi znanego lasu. Znam w nim, można powiedzieć, prawie wszystkie drzewa, ścieżki i tak dalej. Dojeżdżam na miejsce, a tam nie ma tej ścieżki, która zawsze była w tym samym miejscu. No i zaczynam szukać. I ten las widzę, że jest piękny, ale ścieżki nie ma. No i w końcu w tym śnie wchodzę do tego lasu i zobaczyłem, że ścieżka się zaczyna budować tam, gdzie idę, jakby wyrasta przede mną. Że jest nowe wejście do tego lasu, tego samego lasu, ale jednak nowe. I nie chcę przypisywać tu nie wiadomo jakich nadzwyczajnych tutaj łask w tym śnie, bo bardziej chodzi o to, że on mnie skłonił następnego dnia w uroczystość zesłania Ducha Świętego do takich przemyśleń, które już mogły być jakoś może z pomocą Bożą wymyślone. Na temat właśnie działania Ducha Świętego. Czego mnie nauczył ten sen? Pierwsza rzecz to taka zgoda na to, że będzie inaczej. Że mamy czasami takie wdrukowane swoje sposoby myślenia, swoje sposoby modlitwy. Tak mówimy, to jest moja duchowość dominikańska i tylko ta. Albo modlę się tylko na różańcu, modlę się tylko charyzmatycznie, modlę się tylko modlitwą jezusową. I to jest sztywne, to nie jest Ducha Świętego. Możemy, zobaczcie, modlić się w językach i w ogóle zamykać się na Ducha Świętego, bo mamy takie patrzenie jak z takimi klapkami na oczach. A Duch Święty nas prowadzi ciągle do nowości, żeby porzucać starego człowieka, żeby otwierać się na to, co jest nowe, ale jednocześnie to było w tym samym lesie i ja sobie tak wtedy pomyślałem, że tak, różne nowe rzeczy mogą się dziać, możemy mieć różne, odkrywać nowe charyzmaty, których wcześniej nie mieliśmy, znaczy może były uśpione w nas, nie odkryliśmy, nierozeznane, różne dary, odkrywać na nowo, ale w tym samym lesie, to ja sobie mówię, to jest w Kościele Świętym, że Duch popycha mnie do rzeczy nowych, ale nigdy mnie nie wypycha z Kościoła, bo jeżeli mnie wypycha z Kościoła, to nie jest Duch Pana. Jeżeli popycha mnie do podziałów, do nieposłuszeństwa, do wymyślania czegoś właśnie po swojemu, to nie jest Duch Pana. Duch Święty działa zgodnie z tym projektem, który ma w sobie, że jest tylko
nie wyłącznie wszystko zgodne z tym projektem, jeżeli jest w Kościele Świętym. I to, co było jakimś moim doświadczeniem, zanim wszedłem do tego lasu i znalazłem tą ścieżkę, to było takie zagubienie właśnie. Czasami, kiedy doświadczamy czegoś nowego, czegoś, co jest właśnie nieznane dla nas do tej pory, wygląda inaczej, no to może być takie zagubienie. Co ja mam teraz zrobić? Dokąd mam iść? I często trzeba dać sobie czas, często może trzeba z kimś porozmawiać, bardziej doświadczonym. Czasem na pewno potrzeba się pomodlić. Trzeba właśnie tego procesu czasami ciszy, rozeznania, posłuchania Ducha Świętego, gdzie mam teraz iść. Czasem ludzie mi to powiedzą, czasem okoliczności. Dobrze odczytywać znaki czasu, nie czekać na nadprzyrodzone jakieś zjawiska, ale czytać swoją rzeczywistość, swoje życie jako historię zbawienia, w której działa Duch Święty. Duch Święty to jest też ten, który przychodzi do słabych. Że my często jesteśmy jak ci uczniowie po zmartwychwstaniu, pozamykani, pospinani, zakorkowani, pełni jakiejś właśnie małoduszności, lęku. To wszystko woła o Ducha Świętego, szczególnie dzisiaj. To wszystko, co jest w nas skostniałe, twarde, zamknięte, skupione tylko na nas samych, co mnie skupia właśnie tylko na moich przeżyciach i moich problemach. To wszystko woła, przyjdź Duchu Święty do tych wyschniętych kości, do tego, co jest skostniałe, przyjdź z powiewem świeżości. Niech tam zapanuje życie, powiew. Niech tam zapanuje Twoje uświęcenie i przebóstwienie. I ten, można powiedzieć, ten sam las to był dla mnie też taki obraz, że Duch Święty nie wymyśla mnie na nowo, ale bierze mnie z całą moją historią i to ja sam pod wpływem działania Ducha Świętego jestem jakby niby taki sam, ale zupełnie inny. I chciałbym, żeby każdy z nas wyszedł dzisiaj, tej nocy z tego kościoła jakby taki sam, ale jakby zupełnie inny, odnowiony, ten, który właśnie daje młodość. Że orzeźwia Twoje kości, stają się jak wiosenna trawa. Teraz już jest późna wiosna, ale ona jest bardzo zielona jeszcze. Piękny symbol właśnie życia, nowości życia. I tak jak powiedziałem, Duch Święty zawsze działa w ramach Kościoła, w ramach objawienia tego, co już mamy. Dlatego na przykład objawienia prywatne odrzucamy, jeżeli wnoszą cokolwiek innego, nowego do objawienia. No to wiemy, że są fałszywe. I nie ma co sobie nimi głowy zaprzątać. Duch Święty zmienia nasze myślenie też. To ma się zmienić wszystko, co jest w nas. Nasze serce, nasze myślenie, to, jacy jesteśmy, jak postrzegamy świat. I wrócę znowu do tego, ale to jest proces. Proces, który wymaga czasu i tak jak o tym myślałem, w tych procesach, wiele rzeczy wymaga czasu w naszym życiu. Chociażby, no nie wiem, wyhodowanie roślinki z nasiona wymaga czasu, ale taka prozaiczna rzecz, kiedy nam ręce zmarzną, bo na przykład jest zima i bawiliśmy się w rzucanie śnieżkami bez rękawiczek i przychodzimy do domu i próbujemy umyć te ręce w zupełnie letniej wodzie, niemal zimnej, to ona nas parzy. A wcale nie jest gorąca, bo tak te ręce są zmarznięte i potrzeba czasu, anim one dojdą do siebie, nabiorą odpowiedniej temperatury, albo właśnie drugie doświadczenie, kiedy siedzimy w ciemnym pomieszczeniu i wychodzimy na słońce i ono nas oślepia, że aż patrzeć nie możemy. Można powiedzieć, kiedy żyjemy w ciemności, żyjemy, że mamy serce skute lodem, kiedy doświadczamy ognia Ducha Świętego, to trzeba czasu, zanim zaczniemy normalnie czuć, funkcjonować, normalnie kochać. I ten proces trwa. Doświadczenie lasu. To jest piękne w ogóle, ten szum, ten odpoczynek, który daje nam las, dlatego tak lubię te spacery. To jest doświadczenie takiego wytchnienia i zaraz mi się przypominają słowa, które jutro usłyszymy przed Ewangelią w sekwencji do Ducha Świętego. O najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie. W pracy tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Czy psalm 23, prowadzisz mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwiasz moją duszę. Kiedy stajemy w Duchu Świętym, w Jego obecności, to On daje wytchnienie, daje to orzeźwienie, daje doświadczenie pokoju, sprawia, że nie tylko nasze oczy, ale serce odpoczywa.
że nasz umysł w modlitwie może odpocząć od tego całego przebodźcowanego świata, którego tyle wokół nas, który tak nieustannie atakuje nasze oczy, że gdzieś one stają się nieczułe na te delikatne poruszenia Ducha Świętego. Że ta modlitwa jest po to, żeby to zostawić, żeby zasmakować tej ciszy, w której On przemawia, w której nas uspokaja, w której tchnie w nas życie. Ja jak wracam z lasu, to jestem tak dotleniony, że aż czuję normalnie w rękach, w palcach, wszędzie, taki jakby przyjemny chłód, że czuję, że tak, jest życie. Odetchnąłem. Duch, który wypełnia każdego z nas w całości. Jest coś, czego nie było w moim śnie i tego mi bardzo brakuje, ale myślę, że spokojnie mogę dopowiedzieć, bo to tylko sen. Tak jak powiedziałem, to nie była żadna, być może jakoś bardzo nadprzyrodzona wizja. Może coś, co mogło mi pomóc zrozumieć inaczej działanie Ducha Świętego, ale pewnie Freud by wytłumaczył to inaczej. Czego zabrakło? Zabrakło w tym śnie ludzi, których ja, będąc też księdzem, zakonnikiem, mnóstwo wokół siebie. Dosłownie słowa Ewangelii mówią, że 100-krotnie tyle dotrzymacie też dzieci, przyjaciół, ludzi wokół siebie. Tak, mam tych ludzi. I Duch Święty nas popycha do działania. On popycha nas do nowości, ale popycha nas też do relacji. Że nie ma zdrowej duchowości bez zdrowych relacji międzyludzkich. I oczywiście na różnym poziomie jesteśmy i mamy problemy z tymi relacjami. Ale to jest właśnie przestrzeń, żeby tam zapraszać Ducha Świętego. Może jestem zraniony w taki sposób, że trudno mi te relacje nawiązywać, ale Duch nas popycha do relacji, popycha nas do działania, wypycha z zamknięcia, tak jak wypchnął uczniów z wieczernika wiatrem i ogniem, wypchnął ich, idźcie i głoście Ewangelię, jesteście gotowi. Pan Jezus powiedział przy niebowstąpieniu, idźcie i głoście Ewangelię, ani dopiero teraz. Dopiero 10 dni czekali w tym wieczerniku, ale czekali, trzeba powiedzieć, na ich usprawiedliwienie, bo tak im Pan Jezus powiedział. Czekajcie na obietnicę Ojca i wtedy, jak ześlę, to zobaczycie. To wtedy pójdziecie, wtedy oddacie za mnie swoje życie nawet i za słowo, które będziecie głosili, moje słowo, bo będziecie mieli ducha w sobie, bo będziecie rzeką wody żywej, która płynie nieustannie i nic jej nie jest w stanie zatrzymać. Bramy piekielne nie zatrzymają tej rzeki, bo to jest Duch Święty, którego nic nie jest w stanie zatrzymać. Poza naszym właśnie czasami nie Duchu Święty. Zakorkowana butelka. Nie. Nie popłyniesz przeze mnie. Nie. Wystarczy w tym dniu i w każdym innym wołać. Przyjdź Duchu Święty. Ty, który mieszkasz w moim sercu i stwarzaj mnie na nowo. Przemieniaj mnie na nowo. Tego samego, ale jakby nowego. I praktyczne na koniec cztery wskazówki, jak przywoływać Ducha Świętego, czy jak się otwierać na Niego. Peregryn z Opola to był taki dominikanin, który żył na przełomie XIII i XIV wieku. Słynął z doskonałych kazań, napisał coś takiego właśnie w kazaniu na zesłanie Ducha Świętego, że cztery rzeczy otwierają na Ducha Świętego. Pierwsza rzecz to uznanie pokorne swojej słabości, że jestem człowiekiem grzesznym, i pokorna spowiedź. Czyli zabieram to, co mnie zamyka na Ducha Świętego, bo Duch Święty uwielbia działać w duszy czystej. Wtedy, można powiedzieć, nie ma tych przeszkód. Druga rzecz, modlitwa, czyli to, co tutaj robimy. Czuwamy na modlitwie. Trzecia rzecz, słuchanie Słowa Bożego, które było tak obfite dzisiaj w tej mszy świętej. I czwarta, no trochę może nam już nie wyjść, chociaż jak ktoś wcześniej zjadł, to już ma trochę postu. Post. I mówi, że post jest trochę tak, że on nas wysusza. Kiedyś w ogóle były takie tak zwane suche dni, gdzie się pościło i mówi, że potrzebujemy tego wyschnięcia, bo jak przychodzi ogień Ducha Świętego, to drewno musi być wysuszone, żeby się dobrze paliło, żeby zapłonęło tym ogniem Ducha, nie? Więc ten post też jest ważny i potrzebny, ale chyba też, właściwie mówiłem cztery, ale wskazówkę doskonałą to nam dał Pan Jezus. Kto jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Że pragnij tego Ducha Świętego. Pragnij z całą swoją małością, z całym swoim zranieniem, ale też z tym wszystkim, co jest piękne w każdym z nas. Z tym całym bogactwem. Nieskończenie wiele charyzmatów jest w tym Kościele dzisiaj. W każdym z nas po trochu. Bo Duch dał każdemu z nas, jak chciał. I prosimy Cię, Duchu Święty, ożywiaj nas, by każdy z nas niósł Ciebie
byśmy szli głosić Ewangelię całym naszym życiem, całym sobą, abyśmy wszędzie, gdzie będziemy, zapalali ogień, ale żebyśmy też my nie bali się tym ogniem płonąć. Duchu Święty, spraw nam to w tym czasie, tego wieczoru i każdego dnia. Amen.